Siemanko, witam wszystkich z tej strony Śląsk w obiektywie. Jak widzicie, nowy nabytek, mianowicie rozsiewacz firmy Janpol. No i tutaj już taka, to jest, nie wiem, niezbyt może jakaś bardzo znana firma w Polsce, prawda? Taka niżowa, bym powiedział, ale te rozsiewacze naprawdę schodzą i ogólnie przepraszam za syf, ale no po prostu tak jakoś maszyny szybko były składane. Tam jest stary rozsiewacz, ten lej, którego chcemy przerobić, żeby rozsiewał jakoś wapno. Gdyby ktoś wiedział, jak to można przerobić, to proszę napisać. No i tak, no co mogę o nim powiedzieć? No, jak widzicie, jest po prostu zamykany, no, jak to się mówi. Zasuwy można, osobno jedną, drugą zasuwę można zamknąć ręcznie, a otwierane są, prawda, hydraulicznie. No, jak widzicie, tutaj też jest, ta rama jest po prostu gruba, porządna. Ona nie jest jakaś taka byle jaka. Osłony przeciwwiatrowe. Wiadomo, tablica wysiewu. Tutaj trochę pozamarzał, no bo no, niestety zimno jest na dworze. Mamy jakieś minus 3 stopnie. Niebieski. Wybraliśmy kolorystycznie do New Hollanda, choć nie wiem, czy też będzie przy New Hollandzie chodził, bo to zależy, pewnie przy Ursusie 3512 też będzie chodził. No, tutaj widzę, że zarysowali napis Janpol, ale to trudno. No, są wszystkie te, uwaga, części wirujące, talerze, to jest kwasoodporne, nierdzewne, ocynk, jest skrzynia pod spodem, znaczy pod malowaniem. I jeszcze, dlaczego go wybrałem? No cena, znaczy dlaczego ja, dlaczego go kupiliśmy? No cena, po pierwsze, cena jest konkurencyjna bardzo. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Nadstawki dodatkowo też kupiliśmy do tych, ile tam teraz wchodzi do niego? Niby tona 200, czy jakoś tak, czy nie, czy tona. No, sita w środku, mieszadła. No, jestem sam ciekaw, jak to się będzie sprawować, czy faktycznie to będzie dobrze chodzić, czy jednak nie. No zobaczymy, bo naprawdę nie trzymają się. Co prawda przekaźnika do niego nie dostaliśmy, no ale jak to się mówi, wygląda serio dobrze ten rozsiewacz. Taki dosyć duży się wydaje. Także boję się po prostu raczej do Fergusona, znaczy do Ursusa 3512 nie będziemy go kłaść za często, bo dawać do, czy za często, bo no po pierwsze, no jak się włoży do niego tonę, no to Fergusona będzie dźwigać, to jest wiadomo. Jak się nasypie do niego te 600 kg, no to jeszcze, no to spokojnie, Ferguson sobie da radę, ale jak się już nasypie tą tonę, no to już niestety trzeba do New Hollanda go zapiąć i tyle, bo Ferguson ma będzie dźwigać albo się zakopie i tyle. No. Ale naprawdę, jakby ktoś chciał kiedyś kupić jakiś rozsiewacz, a nie miałby jakiejś tam dużej puli pieniędzy, to polecam, bo serio warto. I widać, że jest wytrzymały. I z tego, co na Facebooku tam czytam, co na YouTubie widzę, to rozsiewa bardzo dobrze. Ludzie sobie go chwalą. Tylko trzeba tam, wiadomo, zawsze trzeba jakoś oko przymknąć na tą tablicę wysiewu i tyle. Tak. I co jeszcze mogę mi powiedzieć? No chyba tyle. Ogólnie to jeszcze wbiłem kiedyś na ten filmik, na vloga od Agromaxa, Agromax YouTube, i on właśnie też kupił tego Janpola, tylko że miał skrzynię ocynk bez malowania i nadstawki, miał nadstawki, mi się zdaje. Tak, miał. No i ogólnie dzięki, że mi odpowiedziałeś na komentarz, bo nawet się nie spodziewałem. Właśnie też go dzięki poniekąd temu już tak pewnie zamówiłem. I na Facebooku dziękuję ludziom, którzy mi tam powiedzieli, czy się opłaca, czy nie. I szkoda ogólnie, że nie ma z nami Artura dzisiaj, ale jest chyba 9:50 rano. Przywieźli go wczoraj, więc no. Kopię wszystko z niego. Niestety się trochę już rozmraża wszystko. Także no, dzięki Agromax za odpowiedź. I no, to już było chyba na tyle. Jeszcze połączymy to z jakimś vlogiem z nawozów. No i będziemy, i w tym roku chyba będzie trochę więcej nowych nabytków, bo chcemy agregat podorywkowy.
zabezpieczeniami sprężynowymi. Przyczepę do bali, ale na bale mi się chciało. No zobaczymy, jak to będzie. Siewnik do kukurydzy i zgrabiarkę gwiazdową. Tyle maszyn mogłoby się znaleźć w tym roku. Zobaczymy, jak to naprawdę będzie. No to jak widzicie, stoi sobie bizon. 56, New Holland, 85, ciemnik Zagromasza, SR300, wiecieczkarnie, Kemper i Foka. No i tamten właśnie lejek stary. Lejek stary, który chcemy przerobić, żeby on wysiewał nam wapno. Tylko te dziury na dole są po prostu za małe. Nie wiem, czy można by je jakoś powiększyć. Jakby ktoś wiedział, to serio, napiszcie nam w komentarzu, jakby można już tam wyciąć te dziury i odjąć na przykład parę łopatek tam z talerza wirującego czy coś takiego. No. Także naprawdę polecam tego Jan Pola, jest porządnie wykonany, cena nie współgra z jakością, po prostu cena jest niska, bardzo konkurencyjna, po prostu wygrywa z wszystkimi, ale jakość jest bardzo wysoka. Także no, to siłanko.